Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w odcinku z naszego geserka. Dzisiaj zaczniemy sobie Daily Challenge'em z dnia 22 stycznia, więc co, nie ma co zwlekać, myślę, że po prostu lecimy. To jest Daily, więc może być wszystko, klimat ciężko wskazać tak jednoznacznie. Za daleko. O niech to pies, Korego Banal. Ulala, Ameryka Południowa może być? Może być. W istocie. Posto Cobo, Anexo Hotel. To nie jest portugalski, przepraszam? Tak może być. Ciężko powiedzieć, ale tak dżunglowo jest. Klimat taki cieplejszy wydaje się być, więc to może być to, ale gdzie? Tego nie wiemy. Co tam jeszcze? Widziałem, że sporo dyskusji wywołało, to jak powiedziałem o tym, że nie będę gadał i tak dalej. Jakby zaczynam rozumieć argumenty obydwu stron, bo tak jedne osoby się wkurzają, że jak zaczynam się skupiać na jednym wątku, to po prostu olewam inne rzeczy. Wydaje mi się, że tak, to jest na pewno Brazylia. A drugie osoby znowu mówią, że wiecie, słuchają tego w sumie tylko dlatego, że się o czymś opowiadam. No, wydaje mi się, że Złoty Środek trochę był, ja też chyba się zagalopowałem po prostu w jedną stronę. Złoty Środek i w sumie ktoś na to zwrócił celnie uwagę. Restaurante Toledo. Toledo jest w Hiszpanii. Ale to Hiszpania nie jest. Wydaje mi się, że to jest Brazylia jednak. Wydaje mi się, że to jednak będzie Brazylia. Jakby Złoty Środek jest chyba tu, gdzie był, czyli jak sobie po prostu gram, coś gadam, ale raczej staram się gdzieś tam tego fokusu na grę nie zgubić, bo faktycznie jest tak, że jeżeli przegnę w jedną stronę, no to rzeczywiście potrafię się nieźle zakręcić i zupełnie stracić i wtedy i tracę wątek w historii, i tracę wątek w grze, więc domyślam się, że to może być irytujące. Gouveia. Tak mi to pachnie Brazylią. Nawet nie wiecie jak bardzo. Nawet nie wiecie, jak bardzo mi to pachnie Brazylią. Znaczy, mam problem z rozróżnianiem portugalskiego i hiszpańskiego, więc nie wiem. Dlatego jeszcze jak jesteśmy w miasteczku... Czerwone blachy. Kto ma czerwone blachy? Ten ma już inne, nie wiem. Ojej, też tu było napisane, ale... Dobra, ja kliknę w Brazylii mimo wszystko na razie. Gdzieś tu na brzegu kliknę. I zobaczymy, co dalej. Adresu strony internetowej, na miłość boską. Adres strony jest bardzo potrzebny. Ale swoją drogą tak myślałem o tym, nie wiem, czy chcecie coś takiego przekminić sobie kiedyś. Ja w ogóle bardzo, jakoś ostatnio się nawet widziałem z znajomą, co przy podcastach w ogóle pracuje, menedżerką. I sporo opowiadała o tych podcastach. Jakoś coraz bliżej mi jest do tego. Mieliśmy takie z Mandziem robić jeszcze przy skali mniej więcej, gdzieś tam chcieliśmy. Brazylia. Nie, no, ja kliknąłem gdzieś pod Brazylią, tak? To ja tam kliknąłem sobie na mapę, a byliśmy tu, pod tą Gouveią, tak? Po miejscowości. No to był strzał, to ciężko mówić, że to było dobrze, źle. Turn right. 1134 czegoś. Jakaś to jest jednostka. To dużo 130, nie? Kanada? Petro Kanada. 130 dolarów kanadyjskich to było, chyba że jakaś cena jest jakoś tu inaczej podawana. No jesteśmy w Kanadzie, tyle wiemy. Bo Kanada jest ogromna, nie? Więc to na pewno nam nie ułatwi. O podcastach, dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Widzicie, jest strasznie dużo podcastów, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jest strasznie dużo podcastów, wiecie, o wywiadach i tak dalej, albo bardzo takich specjalistycznych. Oczywiście te wszystkie, już nie wliczam tych wszystkich podcastów, mówię tylko na razie o Polsce, kryminalnych, ale kryminalne są też na świecie bardzo popularne, więc to akurat mnie nie dziwi zupełnie. A brakuje, tak jak na przykład, zobaczcie, jest Okuniewska, nie? Moje przyjaciółki, chyba idiotki, tak to się nazywa? To jest ten najpopularniejszy chyba podcast w Polsce w ogóle. I jakby jest sobie takim po prostu podcastem, że dziewczyna sobie siedzi, tak opowiada, no jakby to no nie jest to tylko tyle, nie? To jest tam trochę szerzej, ale jakby struktura jest bardzo prosta i jakby myślałem o tym sobie właśnie wczoraj po tej rozmowie z nią. Czyli jeżeli zastanawiacie się, co robię, no chodzę i szukam jakieś miejsca, gdzie mogę być. Shop and Dine, może jakieś, nie wiem, część Kanady, cokolwiek.
I jakby pomyślałem sobie, że to tak po prawdzie jest dokładnie to, o czym myślałem przy Geogesserze, nie? Jak sobie siedzę, o czymś rozmawiam, jakimś wątku. I to by się sobie spoko nadawało na podcast. Jakbym sobie siadał, opowiadał wam jakąś jedną historię, bo czasami niektórych historii nie opowiadam na odcinkach, ale w gruncie rzeczy podcasty, ja mam kupę zajebiście dobrych historii z życia, czy z mojego, czy z moich kumpli, już takie niektóre mniej, powiedzmy, może nie, że cenzuralne, ale takie na pewno gdzieś tam ocierające się jakieś takie treści, których na YouTubie bym może nie chciał ruszać, ale no mam takich historii dużo i jakbym się w sumie skupił na opowiadaniu tylko takich historii, nie wiem, zastanawiam się, w sensie myślę, że czy sobie nie zrobić tak, że po prostu może przy weekendzie sobie usiądę i spróbuję. Elizabeth Street, kurde, nie ma żadnego miasta, nic podane, nie mogę nic zlokalizować niestety, więc boję się, że będę walił na ślepo, walnę przy niedokurowanej chorobie, to na pewno. Kliknę gdzieś tu. Bo cały czas się nie mogę doleczyć. W ogóle wszyscy w domu, mnie żona, mały i ja się nie możemy doleczyć. Znaczy mały już najlepiej się nas trzyma, bo do żłobka znowu zaprowadzaliśmy go. Nie wiem, czy wam mówiłem o moim zaprowadzeniu go do żłobka. Wracając, no właśnie. Widzicie, ile czasami mam tak, że po prostu chcę gadać i gadać. Mam taką łepetynę pełną historii, które bym opowiedział. I właśnie myślałem o takiej formule podcastowej, że sobie siadam, po prostu coś wam opowiadam. Nie wiem, czy bylibyście tu tacy chętni, czy nie, bo na razie sobie eksperymentuję w ten sposób, że odcinki z Ignacego przerzucam audio. Jest w ogóle do odsłuchania, jak ktoś na przykład by chciał... A dobra, byłem pod Calgary w ogóle. No, nie wpadłem na to. Okej. Okay. Przerzucam sobie na formę podcastu, nie? Na tym, na Ignacym, więc to tak, jak ktoś na przykład bardziej woli w taki sposób słuchać odcinków, to zachęcam. Castellon, Peniscola. Costa al-Zahar. Peniscola. Czy ja mogę być? To znowu Brazylia? A Meksyk? Nie wiem. W ogóle nie wiem. Mam problem, mam lukę, bo nie wiem, gdzie strzelić w ogóle. Ja, może to jest po prostu Hiszpania? Zobaczmy. Nie no, Hiszpanii znam regiony w miarę. Nie mają takich nazw w tabliczach. Kurde, nie wiem. Ciężko. Ciężko mi tu powiedzieć. Bo się teraz wjadę już na drogę dużą i nas będzie po ptokach. Tak, obawiam się, że zaraz będzie po ptokach już. E15. Może to jest to. Dobra, zróbmy. Tak, tu. Peniscola, Hiszpania. Czyli to był dobrą miałem myśl. No nieźle. Okej, przepraszam, też mi nie gadałem, ale jak zwykle, jak są trudniejsze momenty, wiecie, już właśnie teraz dlatego pozwalam sobie nie puszczać jakiegoś wątku myślowego, że muszę go opowiedzieć wam do końca, tylko jak trzeba, to wolę się po prostu skupić na gierce i tyle. Wygląda jak jakiś fiord w Norwegii. Swoją drogą wygląda to przepięknie. Ale to jest pięknie, co? Najbliższe to wygląda. No, właśnie mam niedokurowaną chorobę, skończę ten odcinek i pójdę jeszcze noc oczyścić.
Ale tak, ale no leczymy się wszyscy w domu. O, żłobku się wypowiedziałem. Adaptujemy małego do żłobka, nie? Bo gdzieś tam powolutku o tym myślimy. No i co? I ciężko to wychodzi, no bardzo źle znosi. Na 20-30 minut tylko zostaje tam na razie. Płacze jak zły, wściekły jest straszliwie. No i dzisiaj robiliśmy tak, że najpierw ja go rano zostawiałem, to płakał, jak oczywiście już go przywiozłem, się zorientował już, gdzie jest. Za to odbierała go teraz moja mama, nie moja żona, więc... No będziemy testowali. Ponoć te panie ze żłobka mówią, że to jest cool, że dokładnie tak to... Czy no nie jest cool, ale że tak to się powinno robić, nie? Że tam jakby nawet na te 20-30 minut go zostawiać, aż przywyknie, nie? Ślicznie tutaj jest. Naprawdę ślicznie. Dobra, jesteśmy w Norwegii, miliard procent. Nie wiem, może jestem tu. No raczej na pewno jest to Norwegia. Jest to zbyt ładnie. Norwegia jest przepięknym krajem. Ile razy tu nie jestem, to mi się zawsze podoba u nich. Kiedyś chciałbym pojechać do Norwegii. Drogie ponoć pieruńsko. Brat mój był z żoną swoją, bo tam przez jakiś czas ich znajomi mieszkali. I byli w Norwegii chyba dwa razy. Drogie jest to ponoć dramatycznie. No i nasiona bywcze pieniądze, jasne, więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Bo chyba raz o tym powiedziałem i ktoś powiedział, nieprawda, nie jest tak, bo jak tu żyjesz, zarabiasz, to... Jak wszędzie, nie? Jeżeli żyjesz i zarabiasz, no to gdzieś tam ta siła nabywcza pieniądza jest zwykle podobna do cen, prawda? Więc to jest zupełnie inne patrzenie, tak? Co nie zmienia faktu, że patrząc na naszą siłę nabywczą złotówki, tak nazywam, że jest droga, nie? Więc tak. NRD. Asen. Nie wiem. Swoją drogą. Wyobraźcie sobie wymijanie na tej drodze? Ale domyślam się, że tak często tu nie jest. Jakiś autobus szkolny, który nawet jeździ. No, przystanek autobusowy. I tu co mamy? Asterpunte, cokolwiek. A to chyba jakiś taki punkt wypoczynkowy, albo wymijający. Albo toaleta taka, ciężko powiedzieć. Swoją drogą wygląda to przepięknie, jest. Ale jest ładne. Dobra, no... O! Byłem po prostu jeden wąwóz wyżej. Asturptunet. To jest w ogóle jezioro było, a nie fiord. Chociaż niby płynie, rzeka płynie, dołącza się tu. No dobra, no jakieś połączenie ma. Ale śliczna jest ta Norwegia, jest za każdym razem. To też ładne. Gdzie jesteśmy? Obstawiam, że może być Kanada. Albo USA. Albo było fajnie, by to była Polska, co? Nie, będzie to Polska. La Pintelusale. Na Narvi Oy. No coś strzelam, że może to być Francja. Albo to może Lapi. Tam ma... Dobra, to jest Finlandia, tak? Lapi. Lahti kojarzę, że jest. Lapi. Lapua, Lahti, Kotka, Turku, Rauma? Rauma, jest. Lapi, Rauma. Jadę na północ i na Raumę jest w lewo. A na Lapi prosto. Dwunastka. Lapi prosto, a na Raumę w lewo. To ja mogę być... Tu, gdzieś. Jakbym dojeżdżał do tej drogi. I na Raumę w prawo, tak? Raumę w lewo, Tampere w prawo. Tampere jest. No to by się zgadzało, jakby to miało być to skrzyżowanie. Na Lappi prosto. Przystanek autobusowy. Dobra, wyjeżdżamy z drogi, jest jakiś taki odbitka w lewo, to by było to w Riariante. Jest przystanek autobusowy z dwóch stron, to ja bym był gdzieś tu. Dobrze mówię? Pokaż startową lokatę. Trochę wcześniej jeszcze. Ciekawe, że to jest... Wow,
mój ziomek był lepszy niewiele ode mnie. Ale trafiliśmy. 5000 na sam koniec. Bailando. Pięknie. No tutaj przestrzeliłem w Kanadzie bardzo daleko. Tutaj okej, okay, tutaj fart, tu też fart, więc no ale z tego fińskiego jestem bardzo dumny. Bardzo fajnie. Moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To co, widzimy się już jutro. Ja bym Ignacy byście wy, a to był GeoGuessr. Trzymajcie się ciepło.